Pasjonuję się historią od wielu lat, a od niedawna założyłem prywatne Muzeum Znaki Czasu. Muzeum jest nietypowe, ponieważ nie mamy własnej siedziby, natomiast staramy się nasze eksponaty użyczać do miejsc, które są im odpowiednie. Jedną z postaci, którą prezentujemy, jest postać Leona Legiejki. Osoby, która w historii przepadła całkowicie, zostały po niej jedynie materiały. Leon Legiejka urodził się na Litwie w 1896 roku. Był synem zarządcy majątków, więc cały czas przemieszczał się na Litwę, na Białorusi. Tam skończył gimnazjum w 1914 roku i zamierzał pójść do szkoły technicznej w Moskwie. Wybuchła wojna i jako poddany Imperium Rosyjskiego trafił jako poborowy do armii. Początkowo jako szeregowy w 234 pułku piechoty, a następnie z racji wykształcenia umiał czytać, pisać, co było w armii rosyjskiej rzeczą bardzo, w każdej armii było rzeczą pożądaną. Został skierowany najpierw na szkołę podoficerską, a następnie w 1915 roku na szkołę chorążych w Tełewiu nad Kaukazie. Kończy tą szkołę w 1917 roku, otrzymując stopień chorążego. W tym momencie wybucha rewolucja. Większość absolwentów szkoły zostaje wymordowanych. Polacy grupują się w polskich oddziałach. Między innymi w Tbilisi powstaje oddział podległy pod pierwszy polski korpus w Rosji pod dowództwem Dowór Mośnickiego. I do tego korpusu trafia nasz Leon. Jest tam w pułku, w oddziale kawalerii. Mówiąc o polskim oddziale wówczas, to jest takie to dosyć hipotetyczne. Nie mają mundurów właściwych, nie mają odpowiedniej broni, organizacji. Jest to forma przetrwania Polaków w obcym żywiole. Oddział zostaje w marcu, na początku kwietnia 1918 roku rozbrojony przez Niemców i rozwiązany. On ucieka na Ukrainę. Tam wstępuje ochotniczo do polskiej formacji wojskowej, o trudno nawet określić jakiej, czemu jest, raczej jest to formacja samoobrony, aniżeli formacja wojskowa. Dowództwo tego oddziałku jest porucznik Królikowski. Oddział stacjonuje w okolicach Winnicy i chroni polską ludność przed Ukraińcami i przed bolszewikami. Oddział zostaje rozbrojony przez Ukraińców. On trafia do więzienia wraz z współtowarzyszami i pomaga stamtąd im uciec miejscowy ksiądz i uciekają, starają się uciec do Królestwa. Udaje im się dotrzeć do Warszawy. Tam spotkają znajomych z korpusu, z oddziału w Tbilisi. Jeden z nich poleca, żeby się na ochotnika zgłosić w Lublinie do kapitana Wałeckiego. Na początku 19 roku przyjeżdża do Lublina, tu zgłasza się na ochotnika do wojska, dostaje przydział do szwadronu radomskiego, który zostaje skierowany natychmiast pod Rawę Ruską i tam przez kilka tygodni toczy walki. Istotną rzeczą w pamiątkach po Leonie Legiejce jest jego dziennik. Jako ochotnik, jako szeregowy żołnierz, a wykształcony, bo skończył gimnazjum, pisał. Co wśród szeregowych było elementem, ponieważ większość szeregowych była analfabetami. Natomiast on opisywał w swoim pamiętniku rzeczy, życie codzienne. Nie ma praktycznie żadnych opisów bitew, nie ma starć militarnych czy sytuacji politycznej. Natomiast opisał swoje życie. Co jadł, gdzie się przemieszczali, jak wyglądał jego mundur, jaką służbę pełnił, co daje nam bardzo ciekawy materiał, jeżeli chodzi o funkcjonowanie oddziału w tamtym czasie. Dziennik był prowadzony od 1918 do 1921 roku. Po potyczkach pod Rawą Ruską i w okolicach Lwowa szwadron radomski zostaje wycofany na Kieletczyznę i tam w okolicach Opoczna jest tworzony 11 pułk ułanów. Szwadron radomski jest wcielony do tego pułku jako czwarty szwadron tego pułku i po krótkim przeszkoleniu, co dla Leona jest bardzo uciążliwe, ponieważ
do niedawna walczył praktycznie, był wolnym chłopakiem, a tu nagle musi pełnić służbę dosyć zdyscyplinowaną. I po krótkim przeszkoleniu oddział wyrusza w okolice Wilna, na front litewski, w czasie ofensywy kwietniowej. I jako pierwszy oddział Polski wkracza do wyzwalanego Wilna. Za to Wilnianie ufundowali sztandar. Sztandar był ufundowany dla pierwszej polskiej jednostki, która wkroczy do miasta. Wojsko dostawało różne sorty mundurowe, sorty amerykańskie, angielskie, austriackie, a także wielu żołnierzy chodziło w cywilnych ubraniach. W pamiętniku Leona zwracał na to szczególną uwagę, na niedostatki mundurowe. Do tego stopnia, że kiedyś niedostatki były tak duże, że kiedyś którąś sobotę, opisuje, miałem iść na tańce, ale spadły ze mnie spodnie i już nie dały się założyć. Następnie pisze, 3 dni pełnię służbę w kalesonach. 3. dnia przełożony dał mi rosyjski płaszcz, aby lokalny krawiec uszył mi z niego spodnie. Podobnie było z butami. Kiedyś ukradli mu buty, więc kilka dni pełnił służbę boso, aż dostał kawał skóry, ażeby też lokalny szewc uszył mu buty. Zaopatrzenie, zwłaszcza w buty, było bardzo uciążliwe, z tego względu, że trafić z rozmiarem na potrzeby akurat żołnierza, który potrzebował te buty przy i tak trudnym, ciężkim zaopatrzeniu, było czymś wyjątkowym. Więc wojsko dostawało pieniądze na zakup butów, ewentualnie materiał, żeby z tego jakiś lokalny krawiec, szewc uszył element mundurowy czy element butów. W pamiętnikach jest też bardzo często opisane jedzenie, które wojsko otrzymuje. Z reguły oddział kawalerii z rzadka jadł z kuchni wojskowej, ponieważ pododdziały były rozrzucone w terenie, żeby zapewnić paszek dla koni i kwatery po wsiach. Żołnierze dostawali pieniądze, żołd na to, żeby sobie kupić jedzenie. Rzadko wymienia gotowe produkty, które dostawali. Była to chleb, marmolada, bardzo rzadko konserwy, czasem kasza. Natomiast kupowali u okolicznej ludności. No i tutaj Leon opisuje też animozje międzynarodowościowe. Więc bardzo zły stosunek Litwinów do polskiego wojska. W którymś momencie pisze, Litwiny, niemieckie sługusy albo jeszcze gorsze od Niemców. Opisuje konflikty między ludnością litewską a polskimi oddziałami, że któryś z pododdziału został rozebrany i wrócił nago do miejsca zamieszkania. Opisuje też właśnie sposób zdobywania żywności. I kilka razy w pamiętniku jest stwierdzenie, zajeżdżamy do jakiejś wsi, chłopy skąpe. Czyli nie chcą dać ani sprzedać żadnego jedzenia. Wyobraźmy sobie, jak tych skąpych chłopów i ich skąpstwo wynikające z wojny. Któryś z kolei oddział przechodził przez niewielką wieś, która, dajmy na to, liczyła 50-80 osób. Oddział liczył 400 koni, więc oni obżerali wszystko jak szarańcze. Dochodziło do tego, że rozbierali świeżo zrobione strzechy słomiane po to, żeby cokolwiek dać koniom do jedzenia. Po zdobyciu Wilna oddział stacjonuje w Ligunach na linii demarkacyjnej aż do wiosny 20 roku, kiedy to następuje początek wojny polsko-bolszewickiej. Leon opisuje chaos wśród polskich żołnierzy wycofujących się. Między innymi opisuje sytuację na stacji kolejowej, kiedy on ma pilnować paszy zgromadzonej dla koni pułkowych i pasze biorą żołnierze z innych formacji. I Leon stał na warcie tego pociągu w rozterce, pozwalając szabrować swoją żywność, no bo co, miał strzelać do Polaków. Oddział zostaje wycofany na front ukraiński i lipiec-sierpień walczy w okolicach Lwowa. Między innymi dochodzi do ciężkiej bitwy, najcięższej bitwy pułku pod Mikołajowem, gdzie ginie dowódca pułku. I Leon opisuje to bitwę w bardzo krótkich słowach, cały dzień szarże.
3 razy my na nich, oni na nas i wymienia 10 kolegów, którzy zginęli. Leon był ranny, został ranny w czasie jednej z potyczek. Rozerwał się nad nim szrapnel. Kulki szrapnelowe, jedna weszła w grzywę konia, druga w biodro Leona. Odprowadził konia do punktu sanitarnego. Lekarz wyjął kulkę Leonowi z biodra, Leon był od razu zdolny do służby. Natomiast konia 2 dni nie należało siodłać. Często zmieniali konie, ponieważ właśnie u Leona widać jest cały ciężar służby wojskowej, który nie jest walką, czyli przygotowanie koni, odprowadzanie chorych koni do szpitali, przeprowadzanie chorych koni ze szpitala. I tutaj wynika z tych jego wspomnień, że ta część żołnierzy, która idzie do walki, idzie dzięki dużej liczbie tych, którzy tą walkę zapewniają, czyli zapewniają transport amunicji, transport zaopatrzenia, aprowizację, organizację zakwaterowania, opiekę nad chorymi i rannymi żołnierzami. Także tu jest takie to życie codzienne pokazane. Niedługo potem następuje koniec wojny polsko-bolszewickiej. Jego zastaje tam na ziemi, w okolicach Lwowa. Zachowały się pamiątkowe fotografie z majątku Potockich Raj, niedaleko Lwowa, gdzie ułani robią sobie jako atrakcję zdjęcia z kamiennymi postaciami w parku. Widać są ślady zniszczeń postawy w wyniku wojny, powybijane okna. Pułk na etacie bojowym jest do 21 roku. Wówczas Leon zostaje zwolniony, jak większość żołnierzy, na tak zwany bezterminowy urlop, czyli zwolnionych z wojska. Wyposażenie, jakie dostał, odprawę, opisał też w pamiętniku. Były to jedne trzewiki, czyli buty bez cholew, jedne spodnie, koszula, jedna zmiana bielizny. Dodał, że wszystko było w nie najlepszym stanie. Dodatkowo dostał 180 marek. W tym czasie kilogram cukru w Warszawie kosztował 200 marek. I suchy prowiant na 2 dni. Tyle żołnierz dostawał po wypuszczeniu z wojska. W tym momencie on już nie ma dokąd wrócić. Po skończeniu służby stracił już ostatni kontakt z rodziną, miał w 14 roku, w 15 roku, kiedy szedł na wojnę. Z pamiętnika wynika, że w czasie pierwszej wojny i wojny polsko-bolszewickiej stracił kontakt całkowicie z rodziną. Dowiadywał się o śmierci matki, o śmierci sióstr i w 22 roku po skończeniu służby wojskowej pozostał sam. I jako podoficer, bo był wówczas starszym ułanem, został skierowany do pracy jako kancelista. Początkowo pracował w instytucji, która zajmowała się rozdziałem drewna z lasów państwowych dla rodzin, którym budynki zostały zniszczone w czasie działań wojennych. No, pozostało po tym jedno wspomnienie pod tytułem Komedyjka, w której on opisał, w jaki sposób to drewno było dzielone. Najpierw zbierali zapisy. Jak się okazało, że zapisów jest więcej niż drewna, wtedy ogłosili drugie zapisy od nowa, tak żeby tego drewna dla wszystkich starczyło. I na początku lat 20. lat osiedla się w Starachowicach. Tam powstają zakłady metalurgiczne, przemysłowe i on jest pracownikiem tychże zakładów cały okres międzywojenny. Jako osoba, która praktycznie całe życie chodzi w mundurze, gimnazjum w mundurze, Armia Rosyjska w mundurze, Korpus Polski w Rosji w mundurze, 11 pułku ułanów w mundurze. Trudno było się odzwyczaić od tego munduru. I w 25 roku zakłada w Starachowicach gniazdo Sokoła, Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, w którym bierze aż do wojny bardzo aktywny udział. Przez wiele lat jest prezesem tego gniazda. I też jako ciekawostka, w 28 roku
przyjeżdża do Kozłówki na Lubelszczyźnie na kurs Sokoli. Zachowały się zdjęcia z Kozłówki, między innymi zdjęcia z hrabią Adamem, który był wówczas naczelnikiem Sokoła. W życiu prywatnym żeni się z siostrą swojego przyjaciela ze służby wojskowej, którego pozna w 18 roku, kiedy to ten oddziałek samoobrony walczył w okolicach Winnicy. Zachowały się też z 18 roku zdjęcia dziewczyn z Winnicy, z którymi się tam spotykał przyjaciół, ponieważ często wspomina, że chodził na tańce i na herbatki. Między innymi zdjęcie przyszłej żony, którą poślubił w 28 roku. Wzięli kredyt, wybudowali sobie dom w Starachowicach i tam zastała ich wybuch II wojny. Nie mieli dzieci. Nie został zmobilizowany do wojska ze względu, że był pracownikiem zakładów które podlegały pod zakłady zbrojeniowe. Po wojnie został nauczycielem WF-u. W momencie zlikwidowania Święta Bożego Ciała on zaszedł z uczniami, po zdjęciach WF-u wstąpił do kościoła. Za to został wyrzucony z pracy. Święta były czymś jednoczącym żołnierzy. No i jakie były święta? Przede wszystkim nie było święta niepodległości. Z świąt obchodzili święto Konstytucji 3 maja, imieniny komendanta, czyli Józefa, no i święta kościelne, Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Przy czym Wielkanoce, wynika z pamiętnika, miały większą rangę. Leon wspomina też podarunki, które wojsko dostawało od ludności cywilnej. Podarunki, które organizowane były chociażby w Lublinie przez koło Polek. I Leon kilkakrotnie opisuje moment wręczania tych prezentów. Któregoś w 19 bodajże roku pisze, były podarunki 24 grudnia. Dla mnie zabrakło, z wyraźnym żalem napisał. Za dwa dni przyszła jeszcze jedna porcja paczek i dostał. I opisał zawartość tej paczki. Dwa pierniki, kawałek mydło, kartki papieru i ołówek. I dla dorosłego żołnierza były to na tyle ważne rzeczy, że wymienił to wszystko jako cenne przedmioty, które od kogoś dostał. Leon zmarł chyba w 92 roku. Też dokładnie nie wiem, chociaż mam kolegę, który jest ze Starachowic i zawsze dostaje tam wyposażenie, żeby zapalić Leonowi na grobie lampkę. Jest pochowany w Starachowicach. I krótki może koniec historii Leona, bardzo, bardzo tragiczny. Po wojnie przeszli na emeryturę, Leon był tam bardzo takim aktywnym działaczem, jeżeli chodzi o sport, głównie narciarstwo go interesowało. I w pewnym wieku z żoną, nie mając dzieci, przepisali swój dom w zamian za opiekę na jakichś bardzo dalekich kuzynów żony. No to Leon wspomina, że on był milicjantem. Ci, licząc, że starsi zaraz zejdą z tego świata, sprzedadzą nieruchomość, jednak oboje Leonowie w dobrym zdrowiu trzymali się dalej, więc oni zaprzestali opieki nad nimi. Przestali ich karmić, ograniczyli dostęp do ogrodu, ograniczyli dostęp tylko do jednego pokoju w mieszkaniu. Leon wspomina, że żona ze zgryzoty zmarła. Leon chodził po zupę do stołówki zakładów starachowickich. Tam jako byłemu pracownikowi i starszej osobie zawsze ta miska się znalazła. Kiedyś idąc w zimie złamał rękę i przygarnęła go pani Marczewska, emerytowana opiekunka społeczna, jako kogoś, kogo pamiętała i on był dla niej osobą ważną. Był wzorem Polaka, który był dla niej kimś, który coś w życiu zrobił. Jak Leon doszedł do zdrowia, poszła z nim po jego rzeczy, zabrać jego rzeczy z domu i okazało się, że wszystkie rzeczy są wyrzucone na śmietnik. Jego ubrania, dokumenty jako nikomu niepotrzebne i zjedzone przez mole, jak to określiła ci ludzie, którzy administrowali domem, wyrzucili na śmietnik. Te przedmioty, które dzisiaj możemy oglądać, to są właśnie wyłowione w Starachowicach ze śmietnika.
przez Leona. Tuż przed śmiercią Leon został uhonorowany, czymś, na czym mu najbardziej zależało, mianowicie został mianowany na stopień oficerski, został podporucznikiem w 1991 roku i został odznaczony krzyżem za wojnę polsko-bolszewicką.